jeszcze i kolejny. Już zagrałem. Przyznam się, że a propos tych pocztówek, to jest jeszcze jedna pocztówka z Pekinu i może nią się z Państwem podzielę. To jest utworek króciutki, napisany na podstawie mojego pierwszego przeżycia związanego z Pekinem, mojego pierwszego wrażenia. Leciałem do Pekinu samolotem, wylądowałem na lotnisku z dala od centrum i od razu wsiadłem w podziemny pociąg, który prowadzi aż do centrum Pekinu. Tam się wysiada na stacji metra i tam dopiero schodami ruchomymi, takimi długimi, wyjeżdża się na powierzchnię. I wyjechałem na powierzchnię i zrobiłem mniej więcej to. I no to, co się zadziało w mojej głowie wtedy, to była jakaś dziwna kombinacja najróżniejszych emocji, od totalnego oczarowania przez jakąś fascynację, po jakieś totalne przerażenie na zasadzie, jak ja mogę przejść na drugą stronę ulicy i nie zginąć w tym zgiełku. I tak się składa, że na stacjach metra w Pekinie jest taki komunikat, leci, który brzmi: "Please stand firm and hold the handrail", czyli proszę stać spokojnie i trzymać się poręczy. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajna uwaga dla kogoś, kto pierwszy raz jest w Pekinie, aby czegoś się po prostu mocno złapać, stać spokojnie i obserwować sytuację. I tak powstał utworek